Giuliani powiedział, że to, co jest najbardziej fascynujące w samorządzie, to to, że rano wydaje się jakieś rozporządzenie, w południe ono wchodzi w życie. Mnie ktoś pytał, czym się różni rząd od samorządu, bo jestem pewno jedną z nielicznych osób w Polsce, która może powiedzieć, że ma doświadczenia z obu stron, i administracji rządowej, i samorządowej. W samorządzie byłem radnym miejskim, powiatowym, wojewódzkim, wiceprezydentem miasta. W rządzie byłem doradcą i sekretarzem osobistym premiera, wiceministrem, a teraz konstytucyjnym ministrem. Czym tak naprawdę różni się rząd od samorządu? Rząd to taki trochę Titanic. Jak minister, przyrównajmy go do kapitana, przekręci kołem, to ten statek zacznie lekko zmieniać tor po dłuższym okresie czasu. Samorząd to jest oczywiście szybsze podejmowanie decyzji, ale obie te płaszczyzny są równie fascynujące. Dla mnie najważniejsze w działalności publicznej, i dlatego w niej jestem, jest to poczucie, że mogę coś zmienić, mogę coś usprawnić, mogę zrobić coś, co będzie z korzyścią dla obywateli. I dopóki mnie to uczucie nie opuści, to polityka, działalność publiczna, czy to w rządzie, czy w samorządzie, będzie mi sprawiać tą ogromną satysfakcję i radość, która stanowi najlepsze podziękowania za te kilkanaście godzin na dobę, które się spędza w pracy, za ten stres, za te wyrzeczenia. Bo to, co po nas zostaje, tak naprawdę dla każdego człowieka jest najważniejsze. O to chciałem właśnie zapytać. Wystarczy ci tego entuzjazmu i zapału w pracy rządowej do listopada? Do wyborów samorządowych? Tego entuzjazmu wystarczy mi na cały okres, kiedy prezes Rady Ministrów, premier Donald Tusk, będzie prosił, żebym swoje obowiązki wykonywał, a dla mnie też pewnym oparciem i wsparciem jest to, co mi mówi osobiście wielokrotnie, te bardzo dobre oceny mojej pracy ze strony premiera, bo on jest moim przełożonym i to oczywiście on decyduje z władzami statutowymi, z krajowymi, w którym miejscu i za jaki zakres odpowiedzialności będę odpowiadał i czym się zajmował. Za to składam jedną jednoznaczną deklarację, bo tego oczekuję od każdego, który wykonuje daną funkcję publiczną. Jeżeli za coś odpowiadasz, to poświęć się temu w 100%. Skup na tym swoją uwagę. Zapewniam wszystkich, w 100% jestem skupiony na tych wyzwaniach, przed którymi stoi polski wymiar sprawiedliwości, bo jest tam wiele zaniedbań. Polacy mają prawo często mówić, że sądownictwo, wymiar sprawiedliwości nie funkcjonuje tak, jakby sobie tego życzyli, i zrobię wszystko, żeby tą sytuację zmieniać, usprawniać. Robię to także w Łodzi. Przed nami ważne decyzje, a w zasadzie inwestycje, które kończymy tutaj w obrębie województwa łódzkiego. Za kilkanaście tygodni otwieramy piękny budynek Sądu Apelacyjnego i Okręgowego w Łodzi przy placu Dąbrowskiego, kiedy jeszcze jako wiceminister sprawiedliwości przy cięciach wszelkich wydatków inwestycyjnych w kraju ochroniłem tą inwestycję i drugą, która też przecież teraz była otwierana, Sądu Rejonowego w Zgierzu, to miałem takie poczucie dumy, że udało mi się coś dla mojego rodzinnego miasta zrobić, że tu w Łodzi ta inwestycja będzie nas przez wiele lat cieszyć, że w Zgierzu, w którym też przecież go znam, było wiele zaniedbań przez wiele lat, ten sąd też był tam niezwykle potrzebny. Zrobiłem to, bo kocham Łódź. Zrobiłem to, bo wiem, że tu zaległości inwestycyjne w sądownictwie były od wielu lat największe i trzeba je zlikwidować i ograniczyć dla dobra Łodzian. Dziękuję za rozmowę i trzymam za słowo. Do dyskusji o łódzkich sprawach wracamy 5 lipca. Dziękuję bardzo. Dziękuję.